Sara Jóźwiak to z pozoru zwykła nastolatka. Niezwykłe są jednak jej osiągnięcia. Po 2 latach treningu wywalczyła w Grecji tytuł mistrzyni świata w kategorii wagowej do 57 kg. Sarę do uprawiania sztuk walki zachęcili rodzice. W pierwszych zawodach wystartowałam miesiąc po rozpoczęciu treningów i to była bardziej taka próba. Chciałam się sprawdzić, no ale później mi się to spodobało. Zaczęłam startować na kolejnych zawodach. Pierwszym takim ważniejszym sukcesem były Mistrzostwa Polski w MMA, gdzie zdobyłam pierwsze miejsce. No i tak starałam się sięgać po coraz wyższe laury, trenowałam ciężko. No i na razie mi się udaje. To jest chyba fenomen właśnie Sary, że ona jest młodą osobą, która wie, czego chce. Ja tego życzę młodym ludziom, żeby mieli tak ogromną dyscyplinę, taką pracowitość, jaką ma Sara, a przede wszystkim chcieli i wiedzieli, czego tak naprawdę chcą, nie? I wtedy Sara się kieruje i sercem, i oczywiście ja wspieram ją też całym sobą, całym klubem. Tu się dobrze składa, że ja jestem zawodowym trenerem. Po prostu wiem, jak Sarę prowadzić. Nie zmienia to faktu, że treningi na wysokim poziomie ciężko jest nastolatce połączyć z innymi obowiązkami. Mimo to Sara nie ma problemów z nauką. Znajduje też czas, by codziennie wylewać hektolitry potu na sali treningowej. Trenuję 5 dni w tygodniu, mniej więcej od 3 do 5 godzin dziennie. No i wiadomo, bardzo ciężko by mi to było pogodzić ze szkołą, ale chodzę do Liceum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu na ulicy Tysiąclecia. No i mam tam indywidualny tok nauczania, więc mogę trenować dowolną liczbę godzin dziennie. Sarze marzy się kariera w MMA. W ostatnich latach kobiety na dobre zadomowiły się w świecie mieszanych sztuk walki. Mimo to Paweł Jóźwiak z początku nie był zadowolony z planów swojej córki. Dziewczyna ćwiczy od 2 lat i oczywiście ona na dzień dobry chciała MMA. Nie zgodziłem się na to, co prawda chyba mnie przekonała, że jednak wystartuje i jakoś to trwało, nie? Tam opierałem się przez jakiś czas, koniec końców doszło do walki MMA. No więc to zaskoczyła wszystkich. Sara ma już na swoim koncie tytuł mistrzyni Polski w MMA. Marzy jednak o występach w największych federacjach mieszanych sztuk walki. Bardzo chciałabym zostać zawodową zawodniczką MMA i walczyć na najlepszych galach, jak na przykład UFC czy KSW, i dalej spełniać się w innych sportach walki, jak na przykład jiu-jitsu. Życzymy powodzenia i spełniania sportowych marzeń.